Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Bibliowersytet. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do dalszych rozważań na temat Ewangelii Marka. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i chcielibyście odsłuchać poprzednich rozważań, to zapraszam Was na nasz kanał, na odpowiednie playlisty, ewentualnie również na naszą stronę internetową bibliowersytet.pl, na której możecie te wszystkie wykłady śledzić, zebrane w kursy takie, tak? Czyli można sobie jeden kurs odtworzyć i słuchać wszystkich po kolei wykładów. Dzisiaj chcielibyśmy skupić się na końcówce prologu. Zatem zapraszam Was tutaj do naszego PowerPointa. Pamiętamy, także omawialiśmy już sobie pierwsze 13 wersetów i mówiliśmy, jak tutaj Marek je konstruuje, jaką rolę odgrywają różnego rodzaju elementy tych historii. A dzisiaj skupimy się na wersecie 14 i 15. Brzmią one tak. Lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić Ewangelię Bożą i mówić: wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże. Opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Ten fragment, czy te kilkanaście słów tutaj chciałbym rozważyć w czterech takich punktach. Po pierwsze, chciałbym skupić się z Wami tutaj na roli Jana w służbie Jezusa. Później zobaczyć, co to tak naprawdę oznacza, że Jezus ogłasza dobrą nowinę. Jaką rolę ma ogłaszanie jakiejś historii, czy jakiejś dobrej wieści. I jeszcze dzieje się to w Galilei. Później zobaczymy, skupimy się na wypełnieniu się czasu i bliskości Królestwa Bożego. To też będzie powiązane z dobrą nowiną oraz na wymaganej reakcji, która jakby będzie naturalną rzeczą wynikającą z tego, że Bóg wkroczył w ludzką rzeczywistość. Jaka zatem jest rola Jana Chrzciciela w służbie Jezusa? I zadamy sobie również pytanie także uczniów, bo oni również będą mieli tutaj duże znaczenie, chociaż jeszcze w ogóle ich tutaj nie ma. Otóż powiedzieliśmy sobie i ciągle zwracamy na to uwagę, jeżeli też słuchacie serii Pawła Lupy, że Biblia czy księgi biblijne nie zostały napisane w taki sposób nieuporządkowany, przypadkowy. Ktoś siadł i gdzieś tam coś pozapisywał, pozbierał kilka historii i utworzył z nich Ewangelię. Coraz bardziej badacze tekstów biblijnych dochodzą do wniosku i udowadniają to, że teksty biblijne są tworzone jako mądrze zaplanowane dzieła literackie. W związku z tym, jeżeli tak jest, to możemy przypuszczać, że autor, który sprytnie, mądrze i tak inteligentnie tworzy swoje dzieło, będzie używał w nich odpowiednich słów, będzie używał w nich odpowiednich zwrotów, koncepcji i będzie je używał w jakiś zamierzony sobie sposób przez całe swoje dzieło. I tak dzieje się ze słowem wydać, lecz po wydaniu Jana. To jest ważne, bo Jan przedstawiony jest jako tutaj jako wydany. To jest jakby taka zapowiedź tego, co się wydarzy w rozdziale szóstym. Tak? W tekście Ewangelii dowiemy się w rozdziale szóstym, że Jan zostaje wydany i zostaje ścięty. Ale zobaczcie, że już tutaj na tym etapie, w tych pierwszych wersetach, które czytaliśmy, Jan już jakąś rolę odegrał. On głosił. On ogłaszał. Ten, który ogłasza, zostaje wydany i ostatecznie ginie. Jezus również zaczyna ogłaszać. W tym samym wersecie 14 czytamy, że Jezus zaczyna ogłaszać Ewangelię Bożą. Kiedy będziemy czytać dalej Ewangelię Marka, zobaczymy, że w 8 rozdziale Jezus mówi o sobie, że Syn Człowieczy zostanie wydany. To samo słowo. Jan wydany, Jezus zostanie wydany. Jan zginie, Jezus również umrze. Ciekawe, bo to już na sam początek, chociaż czytelnik, który pierwszy raz podchodzi do tekstu, oczywiście nie wie, jak ten tekst się rozwinie, nie wie, jak rozwinie się historia, ale
wiedząc już z perspektywy czasu i wiedząc już jakby jak dzieło się zakończy, możemy zacząć sobie myśleć, że życie Jezusa, służba Jezusa będzie przebiegała w cieniu Jego śmierci, będzie zmierzała do Jego śmierci. Ta śmierć będzie ważnym elementem życia Jezusa. Ale to nie wszystko, ponieważ nie tylko Jan głosi, zostaje wydany i umiera, nie tylko Jezus głosi, zostaje wydany i umiera, również uczniowie głoszą, w 13 rozdziale Ewangelii Marka jest zapowiedziane, że również oni będą wydani. Pytanie, co się z nimi stanie dalej. Będziemy więcej o tym mówić, rozważając 6 rozdział Ewangelii Marka. Ale zobaczcie, jak ciekawe rzeczy się dzieją tutaj w tekście biblijnym i jak warto jest zwracać uwagę na szczegóły tego tekstu. Więc możemy powiedzieć, że nawiązanie do Jana Chrzciciela, poza innymi rzeczami, ma nam uzmysłowić jako czytelnikom, że chociaż zwycięska, chociaż pełna sukcesów służba Jezusa wiedzie do śmierci, która, jak się również okaże na koniec Ewangelii, wcale nie będzie porażką. Czyli widzimy, że Marek bardzo łączy służbę Jezusa z wydaniem Jana. Ale to nie wszystko, zobaczmy dalej. Służba Jezusa rozpoczyna się w Galilei. Zatem patrząc sobie na topografię czy geografię tych Ewangelii Marka, widzimy, że najpierw była to pustynia. Pustynia, która była miejscem zwycięstwa Jezusa nad demonami. Ważne jest to sobie uświadomić, żeśmy o tym mówili, że to tam właśnie na pustyni Jezus pokonuje moc ciemności, pokonuje źródło wszelkiego zła, czyli pokonuje szatana, pokonuje jego demony, później to będziemy też widzieć w dalszych częściach Ewangelii Marka, i idzie w obszary zamieszkałe. Ciekawe jest to, że kiedy bada się użycie geografii, czy sposobu, w jaki sposób geografia była użyta nie tyle w Starym Testamencie, co w świecie grecko-rzymskim, to obszary pustynne były często używane za takie miejsce, w którym tworzyły się nowe ruchy religijne. I w pewnym sensie byłoby to dość uzasadnione i nawet pokrywałoby się z treścią Ewangelii Marka, bo widzimy, że Żydzi wychodzą chrzcić się do Jana Chrzciciela właśnie gdzieś tam na miejsca pustynne. Jan głosi na pustyni. Tak, Jahwe miał przez pustynię poprowadzić swój lud do tego, żeby zatroszczyć się o nich, doprowadzić ich do Nowej Jerozolimy. Ale tutaj widzimy, że Jezus podejmuje jakby odwrotny ruch, tak? Czyli nie wyciąga ludzi na pustynię, ale idzie do ludzi, idzie do obszarów zamieszkałych, idzie właśnie do Galilei i tam w tej Galilei zaczyna opowiadać dobrą nowinę. Kiedy sobie pomyślimy o tym, co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest ta Ewangelia, czy czym tak naprawdę jest dobra nowina, to nie da się nie powiązać tego z całą historią Starego Testamentu. Z taką myślą, która przewija się przez Stary Testament i historią, którą opowiada Stary Testament, która nieuchronnie zmierza do jakiegoś końca, i tym końcem jest właśnie to, że Bóg w końcu zapanuje nad całą ziemią i ten Eden, który na początku był małym miejscem na obszarze ziemi, w końcu będzie, tak jak czytamy w objawieniu Jana, całą ziemią. Cała ziemia będzie tym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Jest to bardzo ciekawa myśl, ponieważ kiedy patrzymy współcześnie i w ogóle w historii na to, w jaki sposób opowiadania oddziaływują na ludzi, w jaki sposób historie wpływają na myślenie, no to musimy się zgodzić z naszą noblistką Olgą Tokarczuk, że kto snuje opowieści, ten rządzi. Kiedy opowiada się różne historie, to te historie pozwalają nam w ich obrębie zawrzeć czy uporządkować nasze własne życie. Ciekawe jest to, że Olga Tokarczuk, mówiąc o tym, że kto snuje historię, ten rządzi, mówi o tym, że to robią politycy, czy to robią rządzący po to, żeby podporządkować sobie swoich poddanych.
Natomiast kiedy patrzymy na Chrystusa, Jezus opowiada historię Bożego planu dla ludzkości, ale nie po to, żeby rządzić człowiekiem i doprowadzić go do całkowitego posłuszeństwa, zniewolenia i podporządkowania sobie, ale żeby tak naprawdę dać mu życie, dać mu wolność, dać mu coś, czego nikt inny nie może mu dać. Zresztą to jest ciekawe, bo kiedy czytamy tutaj, to widzimy, że Jezus przyszedł z Galilei, zaczął głosić Ewangelię i mówi: wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże. Jakby sam fakt wypełnienia się czegoś sugeruje, czy pokazuje, że to coś, co się wypełnia, gdzieś wcześniej było zapowiedziane, gdzieś wcześniej jest oczekiwane. I właśnie w Jezusie zaczyna się realizować Boży plan dla zmiany ludzkości, dla zmiany tego życia tutaj na ziemi. Wypełnił się czas. Bliskie jest Królestwo Boże. Jeden z przekładów polskich, przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, mówi nawet: koniec czekania. Oczekiwanie dobiegają końca i Bóg wkracza w tą ludzką rzeczywistość tak, jak chciał to zrobić. Boże Królestwo zaczyna objawiać się tutaj na ziemi. Ciekawe jest to, że język grecki mówi tutaj, używa tutaj strony biernej, jakby został wypełniony czas. W języku polskim lepiej to się tłumaczy tą stroną zwrotną, wypełnił się czas. Niemniej jednak myśl jest ta sama. Jeżeli jest strona bierna użyta, to jest tak zwane passivum divinum, pokazuje to na to, że ktoś za tym stoi. Tak? Bóg stoi za wypełnieniem tego czasu. To jest niesamowicie pokrzepiająca myśl, bo ona mówi, że, czy ona prowadzi nas do takiego wniosku, do takiego przekonania, że Bogu historia nie wymknęła się spod kontroli. Tak? On ciągle czuwa nad tą historią. On wie, w którym momencie, jakie wydarzenia mają się spełnić, czy mają zaistnieć. I to jest niesamowicie pocieszająca myśl, że Bóg czuwa nad całą historią, prowadzi bieg historii i Boże Królestwo, swoje panowanie doprowadza do kolejnego momentu. Myślę, że ważne jest też powiedzenie sobie tutaj, że to Boże panowanie i też tutaj to Boże panowanie, celowo mówię Boże panowanie, bo czasami kiedy mówimy Boże Królestwo, to kojarzy nam się to po prostu z niebem. Kiedyś będzie niebo, tak, przybliżyło się niebo, no ale byłoby to dość niekompletne, czy niepełne stwierdzenie, że Pan Jezus mówi, niebo się przybliżyło. No w pewnym sensie tak, ale to Boże panowanie, czy Boże Królestwo należy rozumieć właśnie jako Boga, który zaczyna czynić ziemię taką, jaką chciał od początku. Pamiętamy, Bóg chciał swoje panowanie rozprzestrzenić na całą ziemię. Chciał to zrobić za pomocą swojego syna, którym był Adam. Adam nie dał rady tego zrobić. Drugi syn, którym Izrael był, też nie dał rady tego zrobić. I teraz Chrystus, który staje się tym Bożym Synem, w końcu jest w stanie to zrobić. W końcu ten Boży plan, który od początku polegał na tym, żeby ziemia oddawała Jemu chwałę, żeby ziemia uznała Jego za swojego króla, za swojego Pana i dzięki temu żyła w pełni, cieszyła się, radowała się, ten plan w Chrystusie zaczyna być realizowany. Co ciekawe, i tu też trzeba było o tym powiedzieć, ten czas wypełnił się i Królestwo jest bliskie. Ta bliskość Królestwa Bożego to ważny aspekt Królestwa, że ono nie jest już w pełni zrealizowane tutaj na ziemi. Ono się przybliża wraz z działalnością Chrystusa, wraz z tym, co Chrystus robi, Królestwo Boże wkracza w ludzką rzeczywistość inaczej, w większym, pełniejszym stopniu niż to było do Chrystusa. Natomiast tak pokazuje cały Nowy Testament, nie jest to jeszcze to, czego spodziewamy się, o czym mówi na przykład objawienie, tak, że w końcu cała ziemia będzie pełna poznania Bożego, w końcu Chrystus zapanuje nad całą ziemią i wtedy cały świat będzie im poddany, cały świat będzie
uwielbiał go i dzięki temu żył. Więc teologowie używają tutaj takiego określenia już, ale jeszcze nie. Tak jakby już wiemy w Chrystusie, w jego zmartwychwstaniu, już mamy pewność, że pewne rzeczy się wydarzą, natomiast nie wydarzyły się one jeszcze w pełni i dlatego żyjemy w takim okresie przejściowym, oczekując na ostateczną realizację Bożych planów. I to, o czym sobie powiedzieliśmy, ta bliskość Bożego Królestwa, to Boże Panowanie, Jego władztwo, jak mówi jeden z polskich teologów, implikuje pewne postawy u człowieka, które Marek określa dwoma słowami: opamiętanie i wiara. I teraz omówimy sobie jeszcze ten ostatni element tych dwóch wersetów. Opamiętanie to nic innego jak odwrócenie kierunku, w którym się zmierzało. Można powiedzieć, że ktoś szedł w jedną stronę, opamiętuje się i zmierza w drugą stronę. I właśnie tym jest opamiętanie. Kiedy Żydzi myśleli o jakiejś historii, o układaniu życia swojego narodu w pewien sposób po to, żeby Bóg zapanował nad światem, to Jezus przychodzi i mówi: tak, ja chcę zapanować nad światem, ale nie tak, jak wy myślicie, że to powinno się zadziać. Musicie odwrócić się od tego myślenia i spojrzeć na mnie. Dlatego zobaczcie, że opamiętanie zawsze połączone jest z wiarą. Opamiętujcie się i wierzcie. Czyli ten kierunek z jednej strony porzucenia jakiejś drogi, ale z drugiej strony odwrócenia się w jakąś inną. I tym innym kierunkiem jest Chrystus. To jest takie wyjątkowe właśnie, że Chrystus czyni siebie tym, od którego zależy, na którym opiera się wprowadzenie Bożego Panowania tutaj na ziemi. Jest to, tak jak myślę, że daje się wysłyszeć w tym, co mówię, taki społeczny aspekt opamiętania. Powiedzielibyśmy obejmujący z jednej strony naród wybrany, czyli Izrael, ale z drugiej strony przechodzący na całą ziemię. Bóg chce objąć panowaniem cały świat i będzie się to działo przez Chrystusa i trzeba to zrozumieć. Trzeba to zobaczyć, dostrzec, uwierzyć w to. Oczywiście opamiętanie i wiara mają również charakter indywidualny, bardzo osobisty. Chodzi o to, że człowiek, idąc przez życie, również patrzy na to życie w taki sposób, że no, ma jakiś swój pogląd na to życie. Jezus mówi: musisz się opamiętać, czyli musisz w obliczu tego, że jestem ja, w obliczu tego, że przychodzi tutaj Boże Panowanie w Jezusie, człowiek musi swoje życie przekierunkować, osobiste swoje życie, codzienne swoje życie. Można by było powiedzieć, że ta wiara i opamiętanie i to właśnie, do czego nawołuje Chrystus, to jest to, że teraz człowiek musi całkowicie swoją wiarę, nadzieję, całe swoje życie, wszystko położyć w Chrystusie, oprzeć na Nim, w Nim dostrzec nadzieję. I kiedy tak się nad tym zastanowimy i połączymy to właśnie z tym koncepcją Bożego Panowania w Starym Testamencie, to widzimy, że tutaj nie ma właściwie żadnej nowości, bo Chrystus, Bóg Jahwe, który objawia się w Chrystusie, chce od człowieka całkowitej czci, całkowitego skupienia się na Nim i tym sposobem chce dać człowiekowi prawdziwe, piękne, niezwykłe życie. I o tym właśnie będzie Ewangelia Marka i o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach naszej serii na temat właśnie Ewangelii Marka. Serdecznie Was zapraszam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Niech to, co robimy, służy chrześcijanom i innym ludziom, wszystkim w Polsce. Dzięki.